jednym z wywiadów, który dzisiaj się ukazał, pana premiera, będącego jednocześnie ministrem cyfryzacji, ukazało się pewne odniesienie do osiągnięć Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie cyfryzacji właśnie i porównanie tych spraw do innych resortów. I wspólnie z panem ministrem Sebastianem Kaletą przygotowaliśmy w taki bardzo prosty, przystępny sposób w slajdach, wielu w Polsce lubi slajdy, więc w slajdach, informacje, co Ministerstwo Sprawiedliwości zrobiło w ostatnich latach i mamy nadzieję, że ten bardziej przystępny sposób, myślę, trafi do tych, do opinii publicznej, do państwa, trafi do tych, którzy szukają tej wiedzy, czym Ministerstwo Sprawiedliwości się zajmowało i jak wygląda ta cyfrowa rewolucja. Nie ma potrzeby przygotowywania żadnych opasłych raportów. One wszystkie są w KPRM-ie, są w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, a dzięki Zbigniewowi Ziobro, dzięki tej wielkiej informatyzacji, de facto cyfrowej rewolucji w sądach, którą wprowadziliśmy w ostatnich latach, 1/3 postępowań, szanowni państwo, miliony spraw jest prowadzona wyłącznie online. 1/3 postępowań, a jeszcze szereg różnych aplikacji przed nami. Wydaje się, że na tle innych resortów naprawdę wynik jest imponujący.